W roku 2013 myślę, że całe moje życie trochę stanęło do góry nogami, całkowicie się odwróciło. W ogóle rok 2013 był dla mnie przełomowym i zwrot o 180 stopni. Dlaczego? Dużo się rzeczy wydarzyło i był jakiś taki dziwny szyk następstw, na który nie miałam wpływu, ale się tak potoczył. Co myślę, że mi wyszło na dobre, bo teraz jestem twarda i nic mnie już nie zniszczy. Ty się teraz przeprowadzasz do własnego mieszkania, które urządzasz i które pokazujesz na blogu. I mam w związku z tym pytanie, czy masz już taką pełną wizję tego, jak to mieszkanie będzie wyglądało? Jeśli tak, to jak? Mieszkanie będzie wyglądało tak, jak sobie rzeczywiście wymarzyłam, a marzę już o tym od roku i wiem 100%, jak będzie wyglądać. Ale jak... będę gotowa, to pokażę to na blogu i wtedy będziecie mogli się przekonać, jak ono rzeczywiście wygląda. Także odsyłam na mojego bloga, gdzie pewnie na bieżąco będę pokazywać, jak ono wygląda. A czy poza mieszkaniem jest coś, na co w tej chwili, nie wiem, potrafiłabyś wydawać dużo pieniędzy? Czy są to ubrania, kosmetyki, wakacje? Czy masz jakieś takie swoje słabości? Ja chyba nie mam żadnych słabości, nie wydaje mi się. Poza jedzeniem to żadnych.